Będą dwie sceny. Pierwsza scena to jest wejście numer 54, obok mola, w stronę Ilkowa, dwa przejścia. Druga scena już jest na samym molo, w wielkim błękicie. Tak jak mówię, dwie sceny, ponad 30 wykonawców, 30 zespołów. Będzie interesująco, mam nadzieję. Przebywajcie. Dlaczego Flounder Festival? Flounder Festival dlatego, że odbyła się na plaży w Brzeźnie. Rozpoczęła się pierwsza edycja na plaży w Brzeźnie. A że na plaży w Brzeźnie były stanowiska rybackie, łowiono ryby już od wieków, i głównie flądry, no to dlatego Flounder Festival, żeby przypominał po trochu po prostu, gdzie te załogi rybackie stacjonowały. Niestety już w tej chwili w Brzeźnie nie ma tych łódek. Szkoda, ten czar już przeminął. Ale nazwa została, nazwa została. Festiwal dlatego, że jest na plaży, ma jakieś takie, jest to specyficzne miejsce. Ludzie słuchają też w charakterystyczny sposób. Kładą się na plaży, przykrywają kocami lub też nie oczywiście i słuchają muzyki. Państwo są kulturalnymi ludźmi i wierzę w to gorąco, że będzie dzisiaj bardzo spokojnie i nic się nikomu nie przydarzy. Jakby co, to oczywiście ochrona jest do Państwa dyspozycji, do pomocy. Można zapytać, można poprosić o pomoc. Mam nadzieję jednak, że ta pomoc nie będzie konieczna. Proszę Pani, to jest festiwal muzyczny, festiwal, który odbędzie się na plaży w Brzeźnie. Zapraszam, może Pani przyjdzie, może wyda się to dla Pani interesujące i muzyka dotrze do Pani serca. Zapraszam. Tych kapel nie znajdziecie tak szybko w telewizorni, tak? A są to, gwarantuję, naprawdę niezłe zespoły, bardzo dobra muzyka i warto przychodzić, warto posłuchać, szukać, bo mamy dobrych muzyków w Polsce. To festiwal, na który zdecydowanie Gdańsk zasługuje. Takiego festiwalu drugiego chyba nie ma, to jest 9. edycja i myślę, że ten festiwal powinien się dalej rozwijać. Wierzę głęboko, że Łata jako wojownik alternatywny sprawi, że ten festiwal będzie trwał, że zacytuję Jerzego Owsiaka, do końca świata i o jeden dzień dłużej.